piątek, 30 marca, w pubie The Dubliner Irish Pub odbył się koncert zespołu Manufaktura. Zespół powstał w roku 2008 w Kościanie. Gremium zyskuje coraz większą popularność i uznanie publiczności. Udaliśmy się, aby sprawdzić, jak funkcjonuje zespół. Mieliśmy również okazję porozmawiać z członkami zespołu. Zapraszamy! Jak to było ze zrodzeniem się pomysłu na utworzenie zespołu? Jakie czynniki o tym zdecydowały? Więc generalnie nuda, trochę wolnego czasu, jakiś dosyć ciekawy pomysł na siebie, ponieważ my jako ludzie dosyć, że tak powiem, młodzi, no nie często ludzie w naszym wieku sięgają do wstecz, tak wstecz troszeczkę jak my sięgnęliśmy. No i generalnie te takie czynniki, no i chęć fanów. Myślę, że pewnie paru naszych wspólnych znajomych, którzy może też z sympatii do nas, jakichś sympatii do zespołu przychodzą, ale staramy się być jak najbardziej sympatyczni, jak najbardziej mili, żeby ta grono osób, które nas lubi, powiększało się z koncertu na koncert. Mhm. Jakie plany na przyszłość macie jako zespół? Więc teraz tak, koncertujemy, nagrywamy dziura, teraz najpierw płyta. Chcemy nagrać pełnowymiarową płytę, jednakże zanim do tego dojdzie, w maju wchodzimy po raz kolejny do studia, aby nagrać takie małe promo. Jedno piosenkowe, nie demko, tylko singiel. Aby nagrać singiel, no i jak najwięcej koncertować. Mamy póki co do wakacji, jesteśmy, że tak powiem, w trasie. Ja widzę, że tutaj kolega mam bardzo dużo do przekazania. Czy chciałby coś dodać? Ja tylko pokazuję. Dużo świetnego funku, dużo pozytywnej wibracji. Kolega przede wszystkim. Kolega prowadzi tutaj audycję dla niesłyszących i on tutaj językiem migowym pokazuje. Czy możecie zdradzić, co dziś zagracie? Wszystko co najlepsze. Wszystko co najlepsze. Zagramy dużo grubych i tłustych bitów. Nasza mała, śmieszna twórczość, będziemy się z nią dzielili przez półtorej godziny. Półtorej godziny grubości, tłustości. Wszyscy wytrzymamy. Miejmy nadzieję, że tutaj wszyscy się spocą i w powietrzu będzie czuć ta funkiem. Posłuchajmy więc, jak grała dziś Manufaktura. Dzisiejszy koncert bardzo mi się podobał, grupa naprawdę daje radę. Już dawno nie byłem na tak dobrym koncercie jak dziś. Będę przedstawiał, z jakiego ja zespołu. Nie, jeżeli chodzi o muzykę Manufaktury, naprawdę dość ciekawy funk, perkusja dobrze obsadzony grup. Podoba mi się taka muzyka. Daje naprawdę ona dużo feelingu, można dużo z niej wynieść i dużo poczuć. Co prawda słucham ich od paru minut, ale myślę, że mają bardzo ciekawy klimat. Jestem zagorzałą fanką tego zespołu i uważam, że tacy młodzi ludzie mają na siebie super pomysł. Każdemu mogę ich polecić i naprawdę fajnie się przy ich muzyce bawi. Po dzisiejszym koncercie śmiało można stwierdzić, że każdy, kto na niego przyszedł, nie ma czego żałować. Sam przyznam, że już dawno nie byłem na tak dobrym koncercie. Występ zespołu spotkał się z bardzo wielkim uznaniem. Najbardziej zagorzali fani twierdzą, że zespół rozwija się z koncertu na koncert i zyskuje coraz większą rzeszę fanów. Manufakturze życzymy dalszych sukcesów oraz zadowolenia w realizacji pasji. Mamy nadzieję, że z Manufakturą spotkamy się jeszcze nie raz. Dla Radia Rotunda, Patryk Białoskórski.